Pierwsze regaty Mekinek to było chęć, powiedzmy, spowodowania jakiegoś zainteresowania się wśród żeglarzy polonijnych. Dzisiaj to jest już raczej chęć uczestniczenia, bycia w tych regatach, łaknięcia tej całej atmosfery towarzyszącej, szczególnie na mecie na wyspie Mekinek, gdzie 3 dni brać żeglarska świętuje udział w tych wielkich regatach. Obok regat o Puchar Ameryki, najbardziej znany wyścig żeglarski w Stanach Zjednoczonych. Każdego roku główny chicagowski port jachtowy, niczym wielki magnes, przyciąga do swych pomostów wspaniałą flotylę nowoczesnych jachtów. Przybywają tu ze wszystkich zakątków kontynentu. Dla tysięcy amerykańskich żeglarzy jest to najważniejsza impreza sezonu. Od kilku lat na starcie Chicago Mekinek Race stają także żeglarze polonijni. Zachęcił ich do tego przed kilkoma laty kapitan Andrzej Piotrowski, którego jacht Solidarity był wówczas swoistym symbolem polskiej obecności na wodach jeziora Michigan. Początki polonijnego żeglarstwa na jeziorze Michigan sięgają drugiej połowy lat 60. Wówczas właśnie niewielka grupa zapalonych żeglarzy emigrantów oficjalnie zarejestrowała pierwszy na świecie polski klub żeglarski na obczyźnie. Najodpowiedniejszym patronem dla klubu stał się słynny pisarz, a zarazem żeglarz emigrant Józef Konrad Korzeniowski. W ciągu minionego ćwierćwiecza grono polonijnych żeglarzy znacznie się powiększyło. I dziś chicagowski Joseph Conrad Yacht Club skupia prawie 100 sympatyków jachtingu. Kilkunastu z nich wystartuje w tegorocznych regatach Chicago Mekinek. Przygotowania jachtu do tak długiego i trudnego wyścigu rozpoczynają się wczesną wiosną. Przed zwodowaniem kadłuby i płetwy balastowe poddawane są dokładnemu oszlifowaniu i wypolerowaniu. Sprawdzane są wszystkie elementy takielunku, a ci, którzy liczą na zwycięstwo, muszą także liczyć się z koniecznością zakupu nowego kompletu żagli. Najlepiej z włókna węglowego lub kewlaru. Prawie cała kilkutysięczna flotylla chicagowskich jachtów spędza zimę w licznych stoczniach rozlokowanych wzdłuż rzeki Chicago. Tylko nieliczni skiperzy decydują się na posezonowe przewiezienie jachtów na Florydę lub Karaiby. Po zwodowaniu jachty pokonują na silniku kilkumilowy odcinek rzeki Chicago, wiodący przez centrum miasta i wydostają się na jezioro Michigan. W porcie pozostaje tylko postawienie masztu, regulacja takielunku i już można rozpocząć przedregatowe treningi. Do regat Chicago Mekinek 1996 przygotowuje się 6 jachtów polonijnych. Wszystkie oficjalnie zarejestrowano w Polskim Związku Żeglarskim, więc są one uprawnione do noszenia polskiej bandery. Jest mi miło widzieć wiele polskich flag dzisiaj w porcie tutaj. W porcie tym jestem od 1968 roku.
A początkowo było nas dwóch lub mniej jeszcze. Teraz sześć załóg pełnych bierze udział w Mackinaw Race. Jeszcze najbardziej przyjemną rzeczą, jaką dzisiaj zauważyłem, pierwszy raz, to jest flaga polska na głównym maszcie w Chicago Yacht Club. Także no, miło czuć się raz, że jako Polakowi, drugi raz, że jestem jednym z członków załogi polskich jachtów. Czuję się zadowolony i dumny, że biorę udział w tej tak wspaniałej imprezie. Pojawienie się polskich bander na starcie Chicago Mackinac Race wywołało sensację już w poprzedniej edycji regat. Wówczas dzięki wspólnej inicjatywie Polskiego Związku Żeglarskiego i chicagowskiej firmy żeglarskiej Polish Sailing Center polonijne załogi zostały solidnie wzmocnione przez najlepszych polskich żeglarzy olimpijczyków oraz załogantów słynnego teamu MK Cafe. Reportaże o polskich jachtach startujących w Chicago Mackinac Race znalazły się na pierwszych stronach największych chicagowskich gazet Chicago Tribune i Chicago Sun-Times. W tym roku jedynym żeglarzem z Polski biorącym udział w regatach Mackinac był Adam Liszkiewicz. Pozostali walczyli w tym czasie w wyścigach olimpijskich w Savannah. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj w Chicago i będę startował w tak wspaniałych regatach Mackinac Race. Startuję drugi raz. Przyleciałem wczoraj. Rok temu startowałem tu również. Druga przyczyna mojego pobytu jest to, że moi chłopacy teraz startują w Savannah. Wkrótce rozpoczną się regaty. No jestem trochę bliżej nich. Myślę, że ten okres będzie pozytywny dla mnie i dla załogi, i dla żeglarstwa polskiego. W porcie Monroe Harbor jest takie miejsce, które można nazwać polską keją, bowiem przy niej właśnie cumują zazwyczaj polonijne jachty. Przed startem do regat Mackinac zacumowały tu wszystkie jednostki z polskimi banderami. W siedzibie Chicago Yacht Club na kilkanaście godzin przed startem skiperzy wszystkich jachtów biorących udział w regatach spotykają się na odprawie. Down on the sheet is Eastern time that you report. So if you call a flare in and you say you saw it at 3 o'clock, they know that that was 3 o'clock Eastern. Przedstawiciele komisji sędziowskiej przypominają najistotniejsze punkty przepisów regatowych, a oficerowie amerykańskiej Straży Przybrzeżnej omawiają sytuację meteorologiczną w tej części kontynentu. Wreszcie nadszedł sobotni poranek 20 lipca. Ostatnie chwile przed startem i ostatnie przygotowania. Jeszcze tylko kilka pamiątkowych zdjęć, pożegnanie z najbliższymi i jachty kolejno odcumowują od nabrzeża Monroe Harbor. Start odbywa się w 14 grupach co 15 minut. Polonijny jacht Pinball Wizard, należący do Leszka Ziółkowskiego,
startuje w najsilniejszej grupie. Pinball Wizard to IMX 38, jedna z najbardziej nowoczesnych konstrukcji regatowych. Pojawił się na jeziorze Michigan dopiero pod koniec ubiegłego sezonu. Mimo to, ku zaskoczeniu wielu zawodowych załóg amerykańskich, zgarnął większość regatowych trofeów w Chicago. W drodze na start wszystkie jachty przepływają obok reprezentacyjnego nabrzeża Navy Pier, na którym zgromadziła się żeglarska publiczność. W tym roku po raz pierwszy dopuszczono do wyścigu jachty wielokadłubowe. Wśród nich znalazł się słynny Stars and Stripes, triumfator regat o Puchar Ameryki z roku 1988. Czy uda mu się pobić rekord trasy Chicago-Mackinac? Zobaczymy. Od 1987 roku rekord ten należy do jachtu Piet Piper, który dystans 333 mil pokonał w 25 godzin, 50 minut i 44 sekundy. Jachty manewrują w oczekiwaniu na sygnał startowy. Solidarity jest w jednej grupie razem z Griffinem i Cheers. Jeszcze tylko kilka zwrotów i oto zaczyna się żeglarski maraton. Przez pierwsze godziny wieje wiatr północno-wschodni o sile około 17 węzłów. Z każdą milą flotylla ulega rozproszeniu. Przy tak długich regatach skiperzy kierują się taktyką opartą na prognozach meteorologicznych i własnych doświadczeniach z kaprysami jeziora Michigan. Najszybsze jachty z najbardziej doświadczonymi załogami nikną z pola widzenia jeszcze przed zmrokiem. Niemal co roku w czasie trwania regat Chicago-Mackinac ich uczestnicy napotykają na wszystkie rodzaje pogody. Jezioro Michigan jest bardzo kapryśnym akwenem, to też nawet najwięksi faworyci często ponoszą tu porażki. Głośną porażkę poniósł w regatach Mackinac Ted Turner, zdobywca Pucharu Ameryki, a zarazem właściciel sieci telewizyjnej CNN. W roku 1977, płynąc na swym American Eagle, liczył na zwycięstwo i pobicie rekordu trasy. Gdy 12-godzinny sztorm na jeziorze Michigan osiągnął siłę 12 stopni w skali Beauforta, wielki Ted rzekomo rzucił czapką o pokład i odwołał wszystkie lekceważące zwroty, jakimi uprzednio określał te śródlądowe regaty. Przychodzi wreszcie zapowiadany południowo-wschodni wiatr i można postawić spinakery. Jachty nabierają prędkości. W miarę zbliżania się do latarni Point Betsy, regatowa flotylla ponownie grupuje się niczym przed wjazdem do tunelu. Tu bowiem jezioro zakręca na wschód i wszystkie jachty, niezależnie od obranej taktyki, chcą się znaleźć jak najbliżej tego zakrętu. Point Betsy to jakby niepisany koniec pierwszego etapu regat, stwarzający okazję do naocznego skonfrontowania dotychczasowej pozycji w regatach. Stąd wszyscy obierają kurs na Grace Reef. Po 35 godzinach regat na mecie jest już kilka najszybszych jachtów. Jest wśród nich katamaran Stars and Stripes,
ale wbrew oczekiwaniom nie zdołał jednak pobić rekordu trasy. Reszta jachtów mija w tym czasie Grace Reef i podąża wschodnim kursem w kierunku cieśniny Mackinaw. Nad cieśniną rozwieszony jest Mackinaw Bridge, największy most świata, liczący 8444 stopy długości. Od mostu do mety są już tylko 4 mile. Linia mety wyznaczona jest pomiędzy latarnią a stanowiskiem komisji regatowej na wyspie Mackinac. Wszystkie polskie jachty pomyślnie ukończyły regaty. Najlepiej wypadł jednak Pinball Wizard, zajmując 7 miejsce w grupie i w klasyfikacji generalnej. Wyprzedził słynne jachty Blue Yankee, Gaucho i China Cloud. Start był bardzo sympatyczny. W zasadzie zrobiliśmy wszystko to, co mogliśmy zrobić. Nie możemy mieć do siebie praktycznie żadnych pretensji, dlatego że może bez... No trudno mi to oceniać ze względów taktycznych w tej chwili. Niemniej od strony technicznej nie popełniliśmy żadnego błędu. No niestety warunki pogodowe były takie, że faworyzowały cięższe, starsze jachty, które mają lepsze przeliczniki. No, w związku z tym może nie zajęliśmy tak dobrego miejsca, jakie byśmy chcieli, ale regaty jako takie były bardzo fajne i moim zdaniem udane. Napięcie przed ogłoszeniem wyników skutecznie rozładował znany producent rumu Mount Gay z Barbados, organizując przyjęcie dla uczestników regat. Sprawiło ono żeglarzom nie mniejszą frajdę niż same regaty, toteż nastroje podczas rozdania nagród były już znakomite. W oficjalnych przemówieniach podkreślano kolejny udział polskich jachtów w regatach. We also had 5 Polish teams entered from Poland this year again. Can I get them a big hand? Kolejna edycja regat Chicago Mackinac dobiegła końca. Jachty opuszczają już gościnną wyspę, by powrócić tutaj za rok. Amerykanie po raz kolejny przekonali się, że Polacy potrafią dobrze żeglować. Za 2 lata hucznie obchodzone będzie stulecie Chicago Mackinac Race. Będzie to znakomita okazja, by pokazać im, że potrafimy też wygrywać. Możemy na to liczyć, jeśli obok najlepszych jachtów polonijnych na starcie stanie załoga MK Cafe na swoim jachcie ILC-40.